A powiadamiamy was, bracie, o łasce Bożej okazanej zborom macedońskim, iż mimo licznych utrapień, które wystawiały ich na próbę, niezwykła radość i skrajne ubóstwo ich przerodziły się w nadzwyczajne bogactwo ich ofiarności. Gdyż w miarę możności mogę to zaświadczyć, owszem, ponad możność samorzutnie, usilnym naleganiem dopraszając się od nas tej łaski, by mogli uczestniczyć w dziele miłosierdzia dla świętych. Różne są dzieła, jak wiemy, a Bóg ten sam. I te słowa z przyjemnością odniósłbym także do dzieła ewangelizacji, w którym mam możliwość być zaangażowanym i je koordynować. Wszyscy ci, którzy słyszeli hasło Marsz dla Jezusa, Tydzień Jezusa albo Misyjny Obóz Wędrowny, mają możliwość, aby być częścią, aby się zaangażować w to dzieło albo osobiście, albo na przykład poprzez wkład finansowy. I właśnie w związku z finansami na ten rok 2018 przygotowałem ten krótki materiał, zapraszając wszystkich, którzy mają możliwości, aby wsparli to dzieło. Jak wiadomo, dzieła ewangelizacji nie są to wydarzenia komercyjne. Tutaj się nie zarabia, tutaj się wydaje pieniądze. Więc oczywiście przygotowując to zaproszenie do wszystkich chętnych do partycypowania, ofiarowania, dotowania tych dzieł, stoję po waszej stronie, ponieważ jestem jednym z tych, którzy w tego rodzaju dzieła wkładają swoje własne pieniądze, środki, a także własne życie. Dlatego zapraszam wszystkich, którzy mają możliwość i chęć, aby stali się współsponsorami razem z nami tych wspaniałych ewangelizacyjnych dzieł, które wywierają wpływ na nasz kraj. Myślę, że są to na dzień dzisiejszy jedne z większych wydarzeń ewangelizacyjnych, które docierają do różnych miast, miasteczek albo metropolii w naszym kraju. Współpracujemy z różnymi kościołami, z różnymi wierzącymi i po prostu robimy to, o czym powiedział Jezus: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Czynimy to z różnymi wierzącymi i chętnymi, a także liczymy na wsparcie tych, którzy czują się częścią takiego rodzaju działania. Jeżeli masz to na sercu, jeżeli jesteś przekonany do tego, o czym mówię, to serdecznie zapraszam, abyś był częścią, abyś był wsparciem, abyś mógł uczestniczyć w tym, co będziemy czynili. Jeśli nie osobiście, do czego też gorąco zapraszamy, to na przykład poprzez dotację tych dzieł. Oczywiście dotacja na przykład Tygodnia Jezusa związane z infrastrukturą, ze sceną, z zespołami, przygotowaniem, organizacją, reklamą. Te wydatki są oczywiste, są i tak bardzo nieznaczne, patrząc na rozmiar, jaki te wydarzenia mają. Tak samo Marsz dla Jezusa sięga bardzo daleko. Jest i medialny, i bardzo wymowny, ewangelizacyjny. I oczywiście to również wymaga finansowego wkładu. Możesz być tego częścią, zapraszam bardzo gorąco. I te wydarzenia, o których powiedziałem, obsługuje już od wielu lat Misyjny Obóz Wędrowny. Jest to inicjatywa, która trwa już 24 lata. Misyjny obóz dotarł do ponad 400 miejscowości, może już około 500 w przeciągu tych wszystkich lat, organizując ewangelizację zarówno w małych miejscowościach, nawet wsiach, a także w większych miastach. Ten właśnie skład misyjnego obozu obsługuje Tydzień Jezusa i Marsz dla Jezusa oraz ewangelizację z różnymi kościołami w różnych miejscach. Także w tym roku misyjny obóz będzie pracował, będzie w służbie przez 5 tygodni. To wiąże się również z funduszami. Ten obóz sam wkłada swoje pieniądze w to, co czyni, ale oczywiście rzeczy, których dosięgamy, wymagają większych wkładów finansowych. Jak do tej pory mogliśmy zawsze polegać na Bogu oraz ludziach, których On porusza. Nagrałem ten film z myślą o kolejnych osobach, które mogą być przekonane właśnie przez naszego Boga do tego, żeby zaangażować się w to. Jeżeli Tobie Bóg kładzie na serce akurat ten rodzaj działania, chcesz być jego częścią, w opisie tego filmu są umieszczone odpowiednie linki. Zapraszam, zapoznaj się z nimi, bądź częścią tego, co będzie się działo. Niech Bóg potężnie Cię błogosławi. Dziękuję wszystkim sponsorom, dawcom, wszystkim uczestniczącym finansowo w tym, co będziemy czynić
I na koniec chciałbym jeszcze pobłogosławić Cię fragmentem z listu apostoła Pawła, który napisał: a władny jest Bóg udzielić Wam obficie wszelkiej łaski, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę. Niech to będzie Twoim udziałem. Błogosławię Cię.